Siemaczko, ludziska, Maciek z tej strony i witam was bardzo serdecznie w kolejnej części Rock'n'Roll Nation Rewind, w serii, w której podsumowujemy sobie muzyczny rok 2023, oczywiście z mojej perspektywy, i w której to części opowiadam wam o zespołach, które poznałem na koncertach w 2023 roku właśnie. Dlatego lajkujcie, subujcie, komentujcie, zaglądajcie do opisu i wspierajcie mój kanał, jeśli chcecie i możecie, a my przechodzimy do kolejnego zespołu. Bandem, który zamykał pierwszy dzień Diabolic Wave of Evil w warszawskich dwóch kołach, była grupa Vengeance, a właściwie fucking Vengeance. Zespół, którym grał swój pierwszy koncert ever. Był to koncert premierowy nie tylko zespołu, ale również ich ostatniej płyty Sewer Search. O proszę, jest winelek, jak i cedek, jest również koszuleczka, wszystko ładnie popodpisywane. I rzekłbym, że jest to według mnie super grupa, ponieważ został ten projekt, ta grupa stworzona przez Galina Zarmaga, a także przez Vika, chociażby Total Slaughter, który również tutaj grał, i również z Armaga, notabene, bo tam gra na gitarze i gra również w Nightbound. Vik w ogóle, Vik Vandal jest człowiekiem wielu talentów. O Sewer Search będę jeszcze opowiadał w kolejnej części przy okazji płyt z 2023 roku. O zespole słyszałem wcześniej, słyszałem go tak na poważnie, bardzo mocno właśnie na tym koncercie i również zmiedli mnie z planszy. Zagrali 6 numerów tak naprawdę, czyli nawet nie całą płytę. Grali pół godziny i po prostu zmiedli z planszy. Naprawdę jeden z najlepszych koncertów tutaj, który był tutaj zagrany pierwszego dnia na pewno, i w ogóle w całym festiwalu. Na basie tutaj występuje moja znajoma Iga, pozdrawiam bardzo serdecznie, siostra w klimacie płytohantowym. A za perkusją siedzi Patryk, którego, jak się później okazało, znam ze starych czasów, ponieważ w 2015 roku filmowałem taki zespół jak Lifephobia i tam właśnie Patryka poznałem. Tak więc wow, spotkałem bombera po 8 latach, niesamowite. Koncert był intensywny, niesamowity i cóż tutaj powiedzieć, wrzuciłem utwór Attack from the Gutter z tego koncertu na YouTube'a i jest to niesamowite, po prostu niesamowita energia. Później jeszcze raz Vengeance widziałem w Łodzi w Ulturze. Wow, coś przeniesamowitego, czysty, piękny speed metal. O zespole będę jeszcze raz się rozwodził przy okazji płytki za kilkanaście, kilkadziesiąt części, jak będę gadał o płytkach. Więc cóż ja mogę powiedzieć, sprawdzajcie fucking Vengeance, kibicujcie im, słuchajcie, bo jeśli lubicie speed metal, to tego speed metalu jest coraz więcej w Polsce i jest on naprawdę na wysokim poziomie. Ja was zostawiam z muzyką fucking Vengeance, a my się widzimy przy okazji kolejnej wrzuty z Rock'n'Roll Nation Rewind. Tak więc dzięki wam wielkie za oglądanie i nara. Hey,